powiem jedno. Jesteśmy fantastycznym społeczeństwem. W październiku ubiegłego roku wyszła ta książka. Proszę zobaczyć jej tytuł. Nie kłóćcie się. Jakie główne przekazy powinniśmy zapamiętać z tego, co pani mówiła na scenie? Podstawowe marzenie maluszków, żeby rodzice się nie kłócili, żeby rodzice nie bluźnili, żeby rodzice nie pili, nie palili, żeby mama nie była smutna. Ale pojawiło się nowe marzenie, żeby rodzice nie siedzieli ciągle z telefonem komórkowym przy uchu. Więc obudźmy się, zobaczmy, że tak naprawdę podstawą dobrego życia jest dobra rodzina i na tym nam wszystkim jak najbardziej powinno zależeć. To jest serduszko, które dostałam przed chwilą od jakiejś dziewczynki wdzięcznej za to, że walczę o jej prawo do przytulenia przez mamę. To jest też takie marzenie, żeby rodzice nas częściej przytulali. Róbmy to. My tego przytulania potrzebujemy jak powietrza. Czy mamy 5, 10, 15, 50, 70 lat. Bądźmy dla siebie życzliwi.